Szczęść Boże, Ewelina Betiuk. Witam Państwa i zapraszam na poranne wydanie informacji dnia. Prezydent Andrzej Duda w swoim pierwszym orędziu ogłosił, że zwróci się do Senatu o przeprowadzenie drugiego referendum. Ma ono się odbyć wraz z wyborami parlamentarnymi 25 października. Znajdą się w nim trzy pytania dotyczące wieku emerytalnego, obowiązku szkolnego sześciolatków i lasów państwowych. Zgodnie z planem 6 września odbędzie się referendum ogłoszone przez byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego. To był moment, na który czekały miliony Polaków. Ich podpisy pod obywatelskimi projektami ustaw oraz wnioskami o referendum były dotąd ignorowane. Wczoraj prezydent zapowiedział, że chce znać opinię Polaków w kluczowych kwestiach. Andrzej Duda zwrócił się do Senatu o przeprowadzenie ogólnopolskiego referendum 25 października. Referendum w połączeniu z wyborami do Sejmu i Senatu będzie bowiem znacząco tańsze niż przeprowadzone w osobnym terminie. Przyjęte rozwiązanie umożliwi poznanie woli Polaków i wskazanie kierunku oczekiwanych przez społeczeństwo zmian. Te zmiany to obowiązek szkolny sześciolatków. Taki przymus na maluchy nałożył rząd PO-PSL, nie licząc się kompletnie ze zdaniem rodziców. Obowiązek posyłania do szkoły sześciolatków wywołał w społeczeństwie liczne kontrowersje. Zmiany w systemie oświaty winny być wprowadzane z poszanowaniem środowisk związanych ze szkołą, nauczycieli i specjalistów, ale także i rodziców, którzy najlepiej znają indywidualne potrzeby i możliwości swoich dzieci. Andrzej Duda mówił także o lasach państwowych, które są jednym z ostatnich niesprywatyzowanych zasobów narodowych, a obecny kształt ich zarządzania i finansowania służy środowisku i gwarantuje racjonalną gospodarkę leśną. Dlatego również pytanie o lasy państwowe znajdzie się w zapowiedzianym na październik referendum. Wnioskiem prezydenta o przeprowadzenie plebiscytu zajmie się teraz Senat. Izba zdominowana jest przez polityków Platformy Obywatelskiej. Już wcześniej marszałek Bogdan Borusewicz zapowiedział, że jeżeli będzie taka propozycja, to senatorowie pochylą się nad prośbą głowy państwa. Jeżeli będzie kolejna, inna propozycja nowego referendum, to oczywiście ja się do tego ustosunkuję. I Senat zgodnie ze swoimi kompetencjami taką propozycją będzie się musiał zająć. Jednak jak wskazuje rzecznik NSZZ Solidarność Marek Lewandowski, to właśnie politycy PO-PSL zadecydowali, że podpisy milionów Polaków trafiły do niszczarki. Trudno więc oczekiwać, by w przypadku prośby skierowanej przez prezydenta było inaczej. To jest brak woli. Jeśli coś się chce przeprowadzić, to tak jak pokazała ta koalicja rządząca, można w ciągu paru godzin nocnymi głosowaniami przeforsować praktycznie każdą ustawę. A tutaj nie chce się i szuka się różnych kruczków proceduralnych, różnych przeszkód, aby nie dopuścić do sytuacji, w której społeczeństwo wyraża swoją wolę. Widać, rządzący tej woli się boją. Nie boi się jej natomiast Andrzej Duda. Prezydent od początku współpracuje ze związkami zawodowymi, by wsłuchać się w głos ludzi pracy. Solidarność pozytywnie ocenia decyzję prezydenta o przeprowadzenie referendum w dniu wyborów. Oczywiście, że to jest dobra decyzja, bardzo racjonalna i rozsądna, przede wszystkim wychodząca naprzeciw oczekiwaniu ponad 6 milionów obywateli, którzy podpisali się pod tymi wnioskami. Przypomnę, że ponad 20 milionów, tak jak wykazują sondaże, chce przeprowadzenia tego referendum i chce wypowiedzieć się w sprawie na przykład wieku emerytalnego. W Polsce mamy przymus ubezpieczania się, nie mamy natomiast gwarancji, kiedy otrzymamy świadczenia emerytalne. Jak pokazała koalicja PO-PSL, wiekiem emerytalnym można dowolnie manipulować w zależności od woli politycznej. Andrzej Duda pyta Polaków, czy takie zmiany są im na rękę. Podwyższenie wieku emerytalnego do 67 roku życia doprowadziło do zmian w życiu wszystkich pracujących obywateli i ich rodzin, ale także i przyszłych pokoleń. Wzbudziło wiele wątpliwości co do zasadności wprowadzanej regulacji. Zasady nabywania uprawnień emerytalnych są jedną z kluczowych kwestii społecznych. Orędzie zostało dobrze przyjęte przez wielu ekspertów. Politolog Grzegorz Piątkowski nie ma jednak wątpliwości, że rozpocznie ono seans nienawiści ze strony politycznych oponentów prezydenta. Orędzie było
naprawdę kompletne, stuprocentowo zgadza się z rzeczywistością, decyzje podjęte są właściwe, także jakikolwiek atak to będzie po prostu atak będący składową kampanii Platformy Obywatelskiej. Kampanii polegającej na objazdach rządu poszczególnych regionów Polski, teoretycznie by być bliżej Polaków. O tym, czy Platforma rzeczywiście będzie chciała być blisko społeczeństwa, pokaże jej stosunek do zaproponowanego referendum. Przywódca nowej demokracji Mei Marakis otrzyma z rąk prezydenta Grecji mandat do utworzenia nowego rządu. Decyzja ta ma związek z dymisją dotychczasowego premiera rządu Aleksisa Tsiprasa. Lider głównej greckiej partii opozycyjnej Evangelos Mei Marakis oznajmił, że w związku ze złożeniem dymisji przez premiera Aleksisa Tsiprasa będzie chciał wykorzystać przysługującą mu możliwość utworzenia nowego rządu. Oświadczył, że poczuwa się do odpowiedzialności za wykorzystanie wszystkich możliwości obecnego greckiego parlamentu. Zapowiedział, że w celu utworzenia nowego rządu będzie się kontaktował z innymi partiami opozycyjnymi. Jako lider największej partii opozycyjnej uważam za swój obowiązek i odpowiedzialność polityczną wyczerpanie wszystkich możliwości w przypadku rozwiązania się parlamentu. Mam także pomysł, co uczynić dalej po wyborach. W związku z wewnątrzpartyjną rebelią w rządzącej Syrizie, premier Tsipras złożył wczoraj dymisję i wezwał prezydenta do jak najszybszego rozpisania przedterminowych wyborów parlamentarnych. Tsipras liczy na wzmocnienie swej pozycji w głosowaniu. Wcześniej źródła rządowe informowały, że celem Tsiprasa jest zorganizowanie głosowania 20 września. Zgodnie z grecką konstytucją, jeśli rząd zrezygnuje w ciągu roku od ostatnich wyborów, prezydent musi przekazać kolejno liderom partii opozycyjnych mandat do utworzenia rządu, poczynając od największego ugrupowania w parlamencie. Mandat ten wygasa po 3 dniach. Jeśli wysiłki mające na celu sformowanie rządu okażą się bezowocne, mandat dostaje druga co do wielkości partia, a następnie trzecia. Jeśli także te próby zakończą się fiaskiem, prezydent rozpisuje wybory. Według medialnych doniesień Nowa Demokracja, czy też druga co do wielkości partia Złota Jutrzenka, nie otrzymają prawdopodobnie w parlamencie poparcia umożliwiającego utworzenie rządu. Armia izraelska ostrzegła Syrię przed poważnymi konsekwencjami po tym, jak 4 rakiety wystrzelone z miejsc kontrolowanych przez syryjskie wojsko spadły na północny Izrael. W odwecie Izrael odpowiedział atakiem rakietowym w rejonie wzgórz Golan. Według izraelskiej armii rakiety wystrzelone najprawdopodobniej z Syrii, z terytorium kontrolowanego przez wojsko syryjskiego prezydenta Bashara al-Assada, spadły niedaleko granicy izraelsko-libańskiej. W wyniku eksplozji nikomu nic się nie stało. Rakiety spowodowały jedynie pożary lasów. Izraelska armia w wydanym oświadczeniu uznała, że odpowiedzialność za atak rakietowy ponosi palestyński islamski dżihad, którego działalność, jak podkreślono, jest finansowana przez Iran. Izrael winą za wczorajsze atak obarczył także rząd syryjski, któremu zagroził poważnymi konsekwencjami. Wieczorem Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka poinformowało, że armia izraelska rozpoczęła ataki rakietowe na pozycje syryjskie w rejonie wzgórz Golan. Doniesienia te potwierdziła syryjska telewizja państwowa, według której kilka izraelskich rakiet spadło niedaleko granicy izraelskiej. W wyniku ostrzału nikt nie został ranny. Izrael stara się trzymać z daleka od wojny domowej, która od 2011 roku toczy się w sąsiedniej Syrii. Jednak zbrojny konflikt ustawicznie daje o sobie znać. Pociski rakietowe kilkakrotnie przez pomyłkę spadały już na Izrael, nie powodując jak dotąd większych szkód. Patrolowana przez siły pokojowe ONZ strefa buforowa pomiędzy Izraelem a Syrią na wzgórzach Golan ma być w założeniu wolna od wszelkich formacji zbrojnych. Jednak w marcu 2013 roku po raz pierwszy wtargnęli do niej syryjscy rebelianci. Izrael zdobył należące do Syrii wzgórza Golan podczas wojny 6-dniowej w 1967 roku, a strefę buforową ustanowiono tam na mocy zawieszenia broni kończącego wojnę w 1973 roku. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zakończyły się wakacyjne warsztaty dla uczniów 3 klas gimnazjów oraz szkół średnich. Warsztaty, które w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej odbywały się od wtorku, przebiegały pod hasłem Nowe Widnokręgi – Dziennikarstwo, Polityka, Kultura i Nowoczesność. W zajęciach wzięła udział młodzież nie tylko z Polski, ale także spoza jej granic. Chciałbym właśnie poznać
rolę dziennikarza, czy właśnie tutaj obsługi kamery, ponieważ stoi przed wyborem szkoły i interesuje mnie dziennikarstwo, multimedia. Młodzi uczestniczyli w zajęciach prasowych, radiowych, telewizyjnych, informatyczno-multimedialnych, politologicznych, filozoficznych i kulturoznawczych, które przebiegały pod okiem specjalistów. To jest oferta, która w każde wakacje przyciąga do naszej uczelni gimnazjalistów, uczniów szkół średnich, którzy pragną poznać tajniki pracy dziennikarskiej i innych zawodów związanych z prowadzonymi przez nas kierunkami, czyli politologii, informatyki i kulturoznawstwa. Ważnym punktem warsztatów był wykład Transhumanizm – Społeczeństwo przyszłości, który wygłosiła dr Monika Kacprzak, wykładowca WSKS-IM. Nie zabrakło również świadectw. O swojej historii życia i swoim spotkaniu z Panem Bogiem opowiedział młodym Leszek Halman, srebrny medalista paraolimpiady w podnoszeniu ciężarów z Atlanty. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także warsztaty muzyczne prowadzone przez Zbigniewa Małkowicza i zespół Lumen. Najważniejszą taką naszą sprawą jest, żeby wszyscy biorący udział w warsztatach stworzyli jeden wspólny zespół i po prostu... Chodzi o to również, żebyśmy potem mogli te utwory, które sobie przygotujemy wspólnie, wykonać. Dzięki temu młodzież ze swoimi zdolnościami muzycznymi mogła przyczynić się także do owocniejszego uczestnictwa w spotkaniach modlitewnych i w Eucharystii. Warsztaty to także moc atrakcji. Młodzi mogli wziąć udział w dyskotece pod gwiazdami, poznać Toruń czy odwiedzić telewizję Trwam i Radio Maryja. I na teraz to wszystko. Kolejne wydanie informacji dnia, godzina 10. Zapraszam. Szczęść Boże, Julii Taprzyczka. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na prognozę pogody. Rozległy i stabilny wyższy z centrum nad Bałtykiem obejmuje Skandynawię, zachodnią Rosję oraz Europę Wschodnią. Blokuje on ruch niżów oraz frontów atmosferycznych znad Atlantyku na wschód. Deszczowo zapowiada się dziś na Wyspach Brytyjskich, w Austrii, Rumunii, a także w Grecji. Na pozostałym obszarze pogodnie i bez opadów. Termometry wskażą od 18 stopni Celsjusza w Bukareszcie do 35 w Madrycie. I przechodzimy do kolejnej mapy. Piątkowy poranek na przeważającym obszarze Polski słoneczny. W dalszej części dnia pogodnie tylko na zachodzie. W pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże z przejaśnieniami. Na termometrach maksymalnie od 23 stopni Celsjusza na północy, a także na wschodzie, do 26 na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany wschodni. Spadek ciśnienia na barometrach w południe około 1026 hektopaskali. I na koniec jeszcze więcej szczegółów. Zapraszam.